Za chwilę usłyszą Państwo rozmowę z Józefem Wieczorkiem. Przeprowadził ją Jakub Zdzierski. Dzień dobry Państwu, Jakub Zgierski, witam w programie Wokół Antykultury na antenie w Realu 24. Przechodzimy do rozmowy. Łączę się z panem Józefem Wieczorkiem, geologiem, jeżeli chodzi o wykształcenie, a przede wszystkim publicystą, blogerem, który zajmuje się sprawami akademickimi, a właściwie tymi złymi rzeczami, które na uniwersytetach w Polsce się dzieją, więc na pewno ma pan bardzo dużo roboty przy tym. Dzień dobry. Dzień dobry panie. Dzień dobry Państwu. Może na początek pokażmy pana blog. Tutaj zaraz na ekranie się pojawi taki blog akademickiego nonkonformisty Józefa Wieczorka. Tutaj jest mnóstwo wpisów na temat uniwersytetów, również na temat Uniwersytetu Jagiellońskiego, o którym będziemy dzisiaj przede wszystkim mówić w kontekście pewnej ankiety, później reakcji małopolskiej kurator oświaty pani Barbary Nowak i wszystkich tych kolejnych incydentów, które miały z tym związek. Tutaj można zobaczyć chociażby też notkę o autorze, z kim rozmawiamy. Tak jak pan sam o sobie pisze, jest pan, można powiedzieć, osobą wykluczoną ze świata akademickiego. O tym mógłby pan zaraz chwileczkę powiedzieć, aby wprowadzić widzów w temat. Generalnie można powiedzieć, że padł pan ofiarą czystki w świecie uniwersyteckim i jest pan decydentem, prawda? Decydentem, przepraszam. I jakby pan mógł ten temat przybliżyć. Tak, no ja tak uważam, no, że byłem kiedyś wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim w czasach komunistycznych. To warto o tym pamiętać, dlatego że w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego słynna książka, gdzie w ogóle nie ma słowa komunizm. Ja jednak zaznaczam, że coś takiego jak komunizm był. Mam nawet status członka opozycji antykomunistycznej. Gdyby nie było komunizmu, to nie mógłbym mieć chyba takiego statusu. Natomiast byłem po doktoracie wykładowcą akademickim, geologii przede wszystkim, geologii historycznej, nie tylko. Działałem na rzecz reaktywacji studiów geologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim po przerwie stalinowskiej, bo tam prawie 25 lat nie było geologii jako przedmiotu nauczania. Natomiast zostałem, no może też na wstępie warto o tym wspomnieć, ja jestem absolwentem geologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie nie zostałem asystentem z tego powodu, że kończyłem wydział geologiczny, kierunek geologiczny, a nie ideologiczny, ale miałem na 99% asystenturę pod względem merytorycznym. Tak mnie zapewniał starszy już profesor jeszcze Chowu Lwowskiego, ale to był taki okres, w którym dochodziło do pewnej transformacji, to znaczy katedry na ogół okupowane przez jeszcze tych starszych profesorów były przekształcane, zamieniane w instytuty, czyli rozszerzane. I wtedy które obejmowali już docenci, często nie profesorowie jeszcze, Chowu Zewympolskiego. No i w tym przypadku, żeby jednak być zatrudnionym na etacie asystenta, no to trzeba było mieć odpowiednią działalność i przydatność do wychowywania studentów w duchu socjalistycznym. Ja tych kwalifikacji nie miałem, no i jak musiałem, pisałem ankietę, no to musiałem napisać, a właśnie nie miałem co napisać. A to jest miałem pytanie na przynależność do ZMS-u, się pan nie zhańbił. No i nie zhańbiłem się, no wyszedłem, no i na tym się skończyło. W tym 1% ideologicznym się znakomicie zmieściłem. To jest istotne. No a potem jednak była szansa, powiedzmy, zatrudnienia się na Uniwersytecie Jagiellońskim, jakkolwiek przez, były to lata 70., po lat 70., no ale potem był okres Solidarności i potem stanu wojennego i już od stanu wojennego sytuacja była rzeczywiście podbramkowa. Ja byłem tym, który tam zakładał
na Instytucie Solidarność. Kierownikiem, oczywiście dyrektorem był towarzysz partyjny Jakorbik, również do Solidarności był zapisany. No i po różnych tam perypetiach, które to trzeba było omawiać, powiedzmy, godzinami niemalże. Ja omawiałem godzinami nawet, bo jest taki projekt Pamięć Uniwersytetu, który doszło mimo wszystko do nagrania mnie przez 6 godzin mniej więcej, ale z tej rozmowy nie pojawiła się ani jedna sekunda w przestrzeni publicznej. To ważne jest, że dla pokazania, jak uniwersytet nie chce znać swojej historii i tej spraw związanych również z wykluczaniem, bezpieczeństwem których pracowników i studentów na uniwersytecie. To się łączy dokładnie również z tymi ocenami tych ankiet, które w tej chwili jest prowadzone. To jest fakt. Natomiast ja byłem już tak skrótowo wyeliminowany podczas, jak ja to określam, wielkiej czystki akademickiej przez transformację ustrojową, przygotowanej ustawami i prowadzonej pod batutą SB i PZPR, no bo to widać z dokumentów i zarówno tych IPN-owskich, jak i partyjnych, które ocalały w 1986 roku. Przez anonimową komisję, gdzie do tej pory anonimową, to jest bardzo ważne, która mnie wyeliminowała jako osobę tą, która jest nieprzydatna do pracy na uniwersytecie, jakkolwiek ja byłem, no wykładałem takie rzeczy, które powinni wykładać profesorowie, tego nie byli w stanie, no i miałem ileś tam wychowanków, w sumie najlepszych. To jest fakt. Nikt więcej, łącznie z tymi, którzy byli profesorami, nie wprowadził do systemu nauki akademickiego lepszych absolwentów. To jest fakt. No ale ja się nie nadawałem, bo ja w duchu socjalistycznym tutaj nie byłem przydatny. Jak mówię, byłem szykanowany przez ileś tam lat z powodu mojej odmiennej orientacji, ale nie seksualnej, tylko intelektualnej i moralnej. Moja etyka była niedopuszczalna dla wychowania młodzieży w systemie socjalistycznym. Zresztą mam w biografii i w papierach, że miałem negatywny wpływ na młodzież akademicką, która, no, też warto pamiętać, bo jeśli chodzi o postawę ówczesną, przynajmniej grupy, broniła mnie i argumentowała, że właśnie byłem dla nich, powiedzmy, takim, no, niemalże wzorem pracownika akademickiego i przestrzegali studenci ówczesne władze akademickie, że takie poczynania, jakie były w stosunku do mnie prowadzone, nie wprowadzą nauki polskiej godnie w wiek XXI. I to się sprawdziło. To jest bardzo ciekawe, że przyszedł wiek XXI, no i nauka godnie tego progu nie przekroczyła. I to, co obecnie obserwujemy, to prawie to, jak dla mnie, to jest prawie, że proroctwo tej sytuacji. No faktem jest, że byłem wcześniej, również próbowano właśnie dyscyplinarnie mnie usunąć, no ale okazało się, że to nie było takie proste, ale faktem jest, że do dnia dzisiejszego materiały wytworzone, zebrane przez na ścieżce dyscyplinarnej nie są ujawnione. Na podstawie prawa Jaruzelskiego, jak mówimy z tamtych lat, one są niedostępne i w sumie to jest sytuacja pod względem prawnym. Dla mnie oczywista, że ja jestem na ścieżce dyscyplinarnej od 36 już lat. Ja z tej ścieżki nie zszedłem, bo ja nie otrzymałem materiałów do podpisania, do ustosunkowania się, do ewentualnego zaskarżenia i tak dalej. Takiej możliwości nie było, bo w tej chwili są problemy właśnie różnych nauczycieli, również o podobnych w sumie zbliżonych poglądach konserwatywnych, którzy mają tamte różne procesy dyscyplinarne, ale to czasem jest kilka miesięcy, czasem nawet mniej. Skutki tego są różne, czasem są opory, jest w mediach o tym słyszymy. Natomiast tu mamy sytuację, że proces, ścieżka dyscyplinarna trwa lat 36 i
Natomiast zostały wyeliminowane z uczelni, właśnie z wilczym biletem, trudno to określić, bo to również działa na wszystkich innych uczelniach, dożywotnio. Nie, że zostały tam jakieś zawieszone, jeden wykład, czy jakieś tam kilka wykładów, tylko są tysiące wykładów generalnie. To jest istotna sprawa. I ja wtedy byłem w sumie jeszcze młodym człowiekiem. W tej chwili, jak na Akademii, na Uniwersytecie Pedagogicznym dochodzi do przenoszenia profesorów mniej więcej w mojej generacji na emeryturę, no to się mówi o czystce akademickiej z powodów politycznych, z powodu działania pewnego reżimu, powiedzmy, który mamy w Polsce, tak? I wtedy jest wielki krzyk w mediach, protesty również ciał akademickich decydentów. Natomiast w tym przypadku w ogóle doszło do jakby skasowania z historii. To jest fakt, że mamy taką sytuację, jakbyśmy żyli w tym okresie jakby posthistorycznym, w okresie postprawdy, gdzie niewygodni ludzie są całkowicie wymazywani. No mam taką subkulturę kasowania, wymazywania, ewaporacji. No powiedzmy, papiery uległy ewaporacji. No nie ma, to jest taki klasyczny przykład. To, co zostało tam gdzieś w tych materiałach archiwalnych, to jest głównie makulatura. Ale to też się ciekawe, że w moich papierach, które nam ulegały zmianom i tak dalej, wielokrotnym, ale jeszcze do te, które nie wyrzucano, to miałem dostępne do wiosny 80 roku. I o dziwo zachowały się opinia Rady Naukowej Instytutu, w którym podkreślano, że ja jestem właściwie całkowicim samodzielnym pracownikiem nauki i tak dalej. Ale potem już nastąpił okres postprawdy i te materiały nie były dostępne. Całkowita zmiana historii. No i historycy, czy etatowi historycy w ogóle się tymi sprawami nie interesują. Mamy również opracowania właśnie jak również dotyczące inwigilacji na uczelniach i tak dalej. No, wiemy, ile tam na przykład tajnych współpracowników było, a jakie były skutki, szczególnie na Uniwersytecie Jagiellońskim, no nikomu włos z głowy nie spadł. Co to ma wspólnego z prawdą? I to jest ciekawe teraz, żeby nawiązać do ankiet. Ja w tych moich nawet też tekstach, które w tej chwili w reakcji na tą sprawę, można powiedzieć, pani kurator przedstawiał, to przypominam, że metodologia badań na Uniwersytecie Jagiellońskim już po prostu szwankuje. W tak zwanej wolnej Polsce prowadzone były badania, powołany zespół, do poznania ludzi pokrzywdzonych w PRL-u. To wiadomo, że nie kwestionowałem, że PRL istnieje. Istniał. No i tutaj, ale jaka była metodologia? Tylko prowadzono badania wśród tych, którzy byli beneficjentami tego systemu i tych czystek, natomiast nie wśród pokrzywdzonych. Osoby, które odeszły, przestały być pracownikami, w ogóle nie były na tą okoliczność pytane. Mimo że ja nie mając żadnej wiedzy na temat, że takie badania są prowadzone, przedkładałem władzom uniwersytetu, zawsze przed każdym początkiem roku akademickiego, chęć wznowienia wykładów, które zostały brutalnie przerwane przez anonimową tam komisję i tak dalej, i tak dalej. I tu żadnych reakcji nie było. I co ciekawe, to nawet te pisma trafiały do właśnie tej komisji, bo akurat szefem był prorektor od spraw kadrowych, więc wiedział sytuację. Tak? Ponadto opinia właśnie taka negatywna o tym negatywnym oddziaływaniu na młodzież, tej moralności niewłaściwej i tak dalej, no tutaj w ogóle nie była przedmiotem zainteresowania przez te 30 parę lat. To jest ciekawa sprawa, a po to, żeby przedstawić pewną prezentację, to moje osoby, mojej działalności, no, ona jest dosyć wielostronna, bo w tej chwili to mam
jak powiedziałem, właściwie już jestem na emeryturze, więc mam pewne podstawy finansowe, niewielkie, ale jednak są, co jest. Ja się nie oburzam, że przechodzę na emeryturę, jak wielu tam profesorów, tak, że to jest, są likwidowani po prostu tutaj na uczelniach, no przechodzą na emeryturę. Ja się ucieszyłem, jak przeszedłem na emeryturę, bo wtedy mam pewne podstawy ekonomiczne. No oprócz tego, jak już tu wspomniałem, no owszem, z mojej działalności profesjonalnej czerpię pewne jeszcze dochody od czasu do czasu, wyjątkowo. I bardzo często, jak określam to obrazowo, to polega to na wrzucaniu do kosza produktów wytwarzanych przez etatowych profesorów geologii. To jest fakt. I jest tego pożytek społeczny. Tu z budżetu na to nie idą pieniądze, a pożytek jest, no bo moja działalność, która niektóre podmioty gospodarcze po prostu opierają się i wolą się opierać na mojej działalności, więc od czasu do czasu jakieś jestem gratyfikowany. No i są pewne z tego, jakieś mają profity. No tu mamy przykład, że jak gospodarka jest oparta na wiedzy, ale rzetelnej wiedzy, bo tego się nie podnosi. Ciągle mamy jakiś slogan, że gospodarka powinna być oparta na wiedzy i w tym kierunku cała polityka państwa zmierza. Natomiast jakoś się nie zaznacza, że chodzi o wiedzę rzetelną. A bardzo często panowie etatowi, profesorowie, niekiedy zwani geniuszami wręcz, no, wytwarzają takie produkty bardzo wysoko oceniane w punktacjach, w tej punktorze, o czym my wiemy, i finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, na przykład to są setki tysięcy, miliony nawet, które no, gdyby się podmiot gospodarczy na nich oparł, no to mógłby zbankrutować, albo w każdym razie był w kiepskim stanie. No i faktem jest, że no, są takie sytuacje, że ja na czymś takim się nie mogę opierać, przedstawiam taką alternatywę, no i podmioty się na tym opierają, natomiast komisje na przykład złożone z profesorów oczywiście no tutaj mają na przykład zastrzeżenia, ale dyskutować merytorycznie nie chcą. Jak mówię, proszę bardzo, są kosmiczne różnice z tymi profesorskimi, powiedzmy, pracami, proszę bardzo, ja wytłumaczę. Niestety, odbieram panu głos. I to jest sytuacja, którą ja dobrze znam z lat 80. Także tu, nawet te same osoby, niektóre już po 80 się odgrywają rolę w samym tym systemie. Także tutaj ta sytuacja jest tak, tak mniej więcej wygląda i no, warto zwrócić uwagę, że ona nie jest związana z jakąkolwiek odmienną orientacją seksualną, to jest w tej chwili tym przedmiotem głównym zainteresowań na uczelniach, również na Uniwersytecie Jagiellońskim, chociaż nie tylko, gdzie w ogóle powstał taki ten dział bezpieczeństwa. Panie Józefie, jeśli mogę właśnie, bo chciałbym do tego wątku przejść, bo to jest zasadniczy motyw naszej rozmowy. Po tym wstępie, gdy pan zakreślił i swoją historię i mniej więcej jak wygląda sytuacja na uczelniach wyższych w Polsce, to teraz właśnie przejdźmy do konkretnej sytuacji. Tutaj prosiłbym o wyświetlenie na ekranie z Twittera, to jest taki wpis małopolskiej kurator pani Barbary Nowak, która skomentowała pewną ankietę służącą badaniom, rzekomo, która pojawiła się właśnie na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w jednym pytaniu, czy jakby w jednym miejscu trzeba poddać swoją płeć, prawda? I tam co ciekawe, są więcej niż dwie opcje, czyli oprócz kobiety i mężczyzny mamy trans kobietę, trans mężczyznę, niebinarną osobę i że nie chcę odpowiadać na to pytanie. I pani kurator Nowak stwierdziła, szok, Uniwersytet Jagielloński zamienia się w agencję towarzyską, przygotowuje ofertę według płci kulturowych. Pierwsza polska wyższa uczelnia z historią od 1364 roku stosuje segregację studentów po neomarksistowsku. Wydaje się, że Kazimierz Wielki może się teraz w grobie przewracać. Jakby pan skomentował tą sytuację? Oczywiście zaraz przejdziemy też do kolejnych jakby elementów tej układanki, bo oczywiście władze UJ odpowiedziały.
Pani kurator Nowak ponownie odpowiedziała, zainterweniowało Ministerstwo Edukacji. Wyszło wiele wątków, właśnie chociażby w kontekście tego działu bezpieczeństwa na UJ, który ma tam chronić studentów i dbać o to, aby było równe traktowanie. No ale coś podejrzewam, że to równe traktowanie dotyczy tylko tych równiejszych, prawda? No tak, ale to jest bardzo złożona sytuacja i tutaj władze się tłumaczą i informowały również panią kurator, że są to badania naukowe. Co prawda w tych badaniach już mówiłem, że ta chyba metodologia jest wadliwa, co ja zresztą też reagowałem właśnie na tą ankietę, na ten atak na panią kurator, zaznaczając właśnie tą moje wątpliwości co do naukowości tych badań w porównaniu chociażby no, z tymi, którymi są znane odnośnie bezpieczeństwa nierównego traktowania w poprzednim systemie i co trwa zresztą do dnia dzisiejszego. Nie na gruncie czy orientacji seksualnej, tylko moralnej i intelektualnej. Ale tu może budzić zdziwienie, bo mamy sytuację taką, że tam są pytania tylko o pięć płci. A z tego, ja nie jestem specjalistą, ale tam oni się orientuje, to tych płci jest około 50 co najmniej, albo i więcej. Więc właśnie jej nie jest zrozumiałe, no bo jeśli nawet prowadzimy badania nad nierównym traktowaniem odnośnie tych płci, które tam zostały w tej ankiecie ujęte, no to co z pozostałymi ponad 40 płciami? Czyli już jest powiedzmy w metodologii, jeśli nawet przyjmiemy, że to są badania naukowe, no jakaś nierówne traktowanie, tak? Jakiekolwiek by były wyniki, no to po prostu tamte osoby, powiedzmy przedstawiciele, powiedzmy tych 40 tam co najmniej paru płci, no mogą się czuć nierówno traktowani, tak? Nie mogę, i bezpiecznie. No to jest w ogóle jakaś zupełnie niezrozumiała sprawa. I teraz tak, ja tam było oburzenie oczywiście na to stwierdzenie, że pani kurator napisała i tak w jej opinii no, miała takie skojarzenie, że chodzi o tą raczej tutaj o zamianę funkcji uniwersytetu w agencję towarzyską. I to budziło jakieś oburzenie, natomiast ja podjąłem, że jak najbardziej to jest słuszne skojarzenie. Dlatego, że jeśli w takiej ankiecie głównie dominuje sfera płci, seksualności, a pomijana jest to, która jest no, jakby domeną agencji towarzyskiej. No ja nie mam akurat doświadczeń z agencjami towarzyskimi, no ale na tyle się powiedzmy orientuję, no przypuszczalnie taki przeciętny obywatel, no to kojarzy. Natomiast na uniwersytecie, no jednak powinna dominować zainteresowanie właśnie orientacją intelektualną, szczególnie na poznanie prawdy, i moralną, no bo siłą rzeczy, jeśli pracownicy naukowi będą niemoralni, to ich badania mogą mieć straszne skutki nie tylko w ramach uniwersytetu, ale dla całego społeczeństwa, w ogóle całej ludzkości. No to jest znane. Natomiast władze uczelniane uznały, że krótki wpis w końcu na Twitterze prywatny pani kurator, no to jakby narusza autonomię, wolność badań, które powinny być nieskrępowane. No, pani kurator, no nie ma żadnych szans, żeby skrępowała jakiekolwiek badania na uniwersytecie. To ja nie mam żadnej wątpliwości, na tyle się orientuję, że po prostu krępować może rektor, który teraz po reformie Gowina prawie, że ma władzę absolutną, ale kurator oświaty no wypowiedziała się po prostu tak, jak to zrozumiała. Ja też tak to rozumiem podobnie. Przedstawiałem to zresztą i władzom uczelni bez jakiejkolwiek reakcji. To znaczy, jeśli ja źle rozumiem, no to ja przedstawiciele, decydenci, powiedzmy profesorowie, powinni mi to objaśnić, tak? No bo taka jest rola uniwersytetu. Ja mogę być niewykształcony w tych sprawach, no i tak dalej. Natomiast no, profesor powinien obywatela po prostu tutaj pouczyć, wyjaśnić, natomiast tu nie ma żadnej dyskusji. Ja zresztą tu od razu może wspomnę, że ja no,
działam w sieci, można powiedzieć, od początku wieku. Wytworzyłem wiele tysięcy już tekstu i te, które dotyczą sfery akademickiej, w szczególności patologii, które nazywam często plagami, tak jak w ostatniej mojej książce, gdzie zebrałem właśnie szereg tych patologii. Przedstawiam je również władzom Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i wielu innych uczelni polskich, szczególnie uniwersytetom, konferencji rektorów, wielu organizacjom akademickim. I co? I nie ma debaty. No, mamy sytuację taką, że mówi się o tym, że istotą uniwersytetu jest dyskusja. No więc ja rozumiem, że tutaj chyba ta istota uniwersytetu chyba zanikła. Natomiast istotą agencji towarzyskiej jest seksualność. I to funkcjonuje, proszę bardzo, na uniwersytetach. Chociażby w postaci takich badań tego działu bezpieczeństwa. No więc uważam, że to skojarzenie pani kurator jest jak najbardziej słuszne. No w każdym razie nie powinno się pomijać milczeniem, czy lub też sprowadzać do ataku, i to w moim przekonaniu poniżej pasa, w stosunku do pani kurator i nie tylko. No bo są inne osoby, które się też tutaj wypowiadają. Ostatnio była sytuacja taka, że profesor Legutko, który jest filozofem, faktem podkreślę, emerytowanym już, bo to jest moje pokolenie, tu wystąpił właśnie tutaj ze zdziwieniem odnośnie poczynań tego działu bezpieczeństwa. No i co? No i na to była oczywiście od razu reakcja Rady Naukowej filozofów, jego byłych, jak podkreślałem, kolegów, no bo oni się uważają, że profesor Legutko to jest w tej chwili byłym tylko kolegą, aby go wykluczają ze swojego grona, bo się nie identyfikują z tymi jego poglądami, uważają, że to są groteskowe, nie do przyjęcia, popierając stanowiska władz uniwersytetu. I tak mniej więcej wygląda. Każdy, kto ma odmienne zdanie, to jest po prostu wykluczany. No to jest ta subkultura, nie jest kultura, to jest subkultura, uważam, bo to nie jest zjawisko kulturalne. Bo często mówimy o tej kulturze kasowania, a natomiast ja mam też subkultura, bo to coś takiego, co jest poniżej kultury, na dobrą sprawę. I to jest stosowane nie tylko w stosunku do mnie, bo to ktoś może powiedzieć, ja osobiście tam odbieram to jakoś tam jako osoba pokrzywdzona, czyli nie licząca się, powiedzmy tutaj. No, to jest ciekawe, że ci, którzy są pokrzywdzeni, to nie są wiarygodni, no, siłą rzeczy. Tak to się to odbiera. Natomiast tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, no, który jednak w filozofii coś tam znaczył. Uważam, że to było z całego tego wydziału, to było chyba jedyne znaczące nazwisko. I to jest po prostu kasowane, jakkolwiek po przejściu właściwie na emeryturę, bo ci, którzy reprezentują również poglądy zbliżone, to nawet konserwatywne, ale są jeszcze na etatach, bo mają na przykład po 60, milczą. Na ogół to jest typowa sytuacja, że w konkretnych sytuacjach jest milczenie. Ja uważam, że nie powinno być, człowiek nie powinien być obojętny na takie działania, jakie mają miejsce, tak samo jak i działania, no nie tak dawno mające miejsce, jednego z filozofów etyku, Jana Hartmana. Ja pisałem, że w tej chwili jest taką sytuacją, że Jan Hartman staje się jakby obliczem polskich uniwersytetów, który oczywiście od lat bulwersuje moje środowisko, tam miał różne te delegacje kazirodcze, co spowodowało nawet jego eliminację z partii tolerackiej, ale nie z uniwersytetu. Na uniwersytecie był tam oczywiście komisja dyscyplinarna, ale po cichu, po 3 miesiącach wszystko wróciło do normy, włos z głowy mu nie spadł, ponieważ jest bezkarny, to w tej chwili miał uderzenie przecież po homilii arcybiskupa Jędraszewskiego, nie tylko na arcybiskupa, ale cały Kościół, cały właśnie wszystkich katolików. I co? I milczenie. Żadna komisja się tym nie zajęła. Całkowicie bezkarny. Również jest zwolennikiem strajku kobiet, tak samo jak i rektorzy, którzy przecież popierali, nawet były godziny rektorskie dla strajku kobiet, a tak się składa, że niektóre te
kraje tych Hunwejbinów po prostu przerodziły pod kolegium nowym, nie, tu niemalże pod oknami rektora, z wulgaryzmami, nie będę ich tu powtarzał, z groźbami, które człowiek się, normalny człowiek musi czuć niebezpiecznie po prostu, zagrożony tą działalnością. Rektor, upominając panią kurator, mówił, że słowa o słów do czynów, to jest tylko krok właściwy, to mogą być, no co? No przecież grozili, no każdy człowiek mógł się czuć zagrożony również groźbami pod tekście seksualnym, tak? No tylko właśnie tej innej opcji. I co? I nic. I poparcie również gremium rektorskich, bo ja to nagrywałem nawet. Sytuacja była taka, że jak kolegium rektorów UJ-u wyraziło poparcie dla tych różnych demonstracji, ja zrobiłem swoje stanowisko i poszedłem do kolegium nowym na dziennik podawczy to przedstawić. Jak wyszedłem na zewnątrz, okazało się, patrzę, gromady młodych ludzi się zbierają z tymi plakatami, z wulgarnymi, tam z dzieciakami, po prostu w wózkach niektórzy, a potem po jakimś czasie zaczynają formować kolumnę moi z tymi okrzykami. Ja nie miałem żadnych przygotowań, bo to była zupełnie sytuacja dla mnie niespodziewana. Miałem tylko smartfona, zacząłem to dokumentować. To jest w sieci, ja to przekazywałem również rektorowi, no, czyli e-mailem, no bo w ten sposób na YouTubie to można również odszukać. No i co? I pan rektor, i panowie rektorzy senatu, ja to w ogóle tego nie słyszę? I dział bezpieczeństwa się tym nie zainteresował? Przecież to z urzędu powinny być, powiedzmy, reakcje. No więc o czym my tu mówimy? To są szokujące w ogóle poczynania. No. Tu w szczególności mi się bardzo natomiast podoba sprawa tych organizacji prorodzinnych. Właśnie o tym chciałem, jak pan pozwoli, powiedzieć. Tutaj możemy też wyświetlić właśnie antydyskryminacja LGBT na UJ, oczywiście antydyskryminacja w cudzysłowie, organizacje prorodzinne proszą o informację publiczną, tutaj akurat artykuł z TVP, grupa organizacji prorodzinnych wystosowała do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego list otwarty z prośbą o udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej zasad i kosztów realizowania w uczelni agendy gender i LGBT. Poniżej publikujemy całą treść listu, oczywiście nie będę wszystkiego tutaj czytał, ale wytłuszczone są takie ważne sformułowania typu właśnie neomarksizm, neomarksistowski podział klasowy, że ta agenda gender i queer jest tutaj realizowana, jest pytanie o to, jakie programy na UJ zawierają te koncepcje, jakie są koszty funkcjonowania tego działu do spraw bezpieczeństwa, równego traktowania UJ, jakby na czym polegają te działania, które w zasadzie tworzą taki podział na tych słabszych, wykluczonych, no i tych dominujących, prawda? I tutaj jest taki właśnie znowu tworzenie takiego konfliktu, można powiedzieć, że wojny klas, czy walki klas, ale to w troszeczkę innym wydaniu i są trochę inne etykietki. No i właśnie te organizacje prorodzinne ten list wysłały, to są między innymi takie jak Fundacja Instytut Analiz Płci i Seksualności Ona i On, Centrum Życia i Rodziny, Instytut Rozwoju Społecznego, Fundacja Nowa Optyka, to akurat ja się podpisałem pod tym jako fundacja, która zajmuje się właśnie badaniem marksizmu, tudzież neomarksizmu, czy też Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci. No właśnie, jakby pan mógł skomentować, bo właśnie pan sam zaczął ten wątek, chciał pan poruszyć. No tak, no bo to jest bardzo, bardzo cenna inicjatywa w każdym razie, tak to odbieram, bo to ten, wchodzimy na nie tylko na grunt samej polemiki, ale również i prawny, bo tam w tym liście zresztą są wytłuszczone również sprawy naruszania właściwie również i konstytucji, co jest bardzo, bardzo ważne i na ogół jest tak, że w przypadku domagania się pewnych informacji o na gruncie tej ustawy dostępie do informacji publicznej, to władze uczelni się tutaj uchylają. Ja mam doświadczenie, bo ja wiele takich tekstów pisałem. Są zresztą one umieszczone nawet nie na moim blogu, tylko ja jeszcze prowadzę takie szereg innych stron, bo ja mam wiele stron internetowych, ale te, które dotyczą właśnie
również spraw ludzi nauki, również właśnie tych, którzy się nie czuli bezpiecznie na uczelniach. I tam te takie teksty, pisma odnośnie dostępu do informacji przedstawiałem i na ogół były te skutki negatywne. Ciekaw jestem właśnie, jak teraz, bo do tej pory, o ile wiem, to jeszcze tego odpowiedzi władz uczelni nie było. Prawdopodobnie szukają właśnie tych informacji, bo to zwykle trwa długo i czasem otrzymałem takie na przykład informacje, że informacje są w poszukiwaniu, w odpowiednich dział przekazywanych, no a potem po pewnych miesiącach się okazało, że nic nie znaleźli na przykład, tak? Tu w tym przypadku mam nadzieję, że jakieś odpowiedzi będą, bo jest wiele tych organizacji i zasadne są pytania, ja się z nimi na ogół tu zgadzam. Ważne jest również, że podnoszone są kwestie ekonomiczne, to znaczy finansowanie tych działów i również ewentualne badań, właśnie w jaki sposób tutaj skoncentrowanych tylko na jednej sferze. I tutaj no wiemy, że uniwersytet, jak wiem, nie tylko ten, ale wszystkie uniwersytety są bardzo biedne, oczywiście nie mają z czego żyć, w pensje są głodowe i tak dalej. Ja mam dużo informacji i doświadczeń w tym aspekcie, bo chciałem ujrzeć, powiedzmy, tej niedoli uniwersyteckiej, ale bez wzajemności. I także jak jestem wrażenie, że uczelnie wolą tą klepać biedę, przynajmniej tak w opinii publicznej. Natomiast wydają pieniądze na różne badania, które no, pod względem naukowym można mieć wątpliwości i tam można poszperać po stronach internetowych uczelni, no to tam można wiedzieć, że wielu tych pracowników i jest sfinansowanych właśnie, którzy zajmują się tymi sprawami seksualności, również tym genderem, jak mówimy, ideologią, a właściwie nauką, gdzie są obficie finansowani, właśnie jest wiele projektów realizowanych. I dlatego ja mówiłem, że w odniesieniu do tego skojarzenia odnośnie agencji, no to wydaje mi się, że cały ten uniwersytet jest dobrze przygotowany merytorycznie do tej zamiany z funkcji uniwersytetu na agencję towarzyską, no bo tutaj jest duże nakłady idą również i ma przygotowanie kadrowe. I duża ilość tych projektów, których na inne tematy tutaj nie, jakoś nie są prowadzone. Ja muszę zwrócić uwagę, że ja również, ponieważ miałem te różne doświadczenia, gdzieś niemalże od początku tego wieku troszkę zająłem się takim problemem mobbingu akademickiego. O, napisałem również taką książeczkę, gdzie właśnie chodzi o mediatora akademickiego, czy rzecznika praw. To jest, ona miała swoje znaczenie, natomiast ona jest pisana z punktu widzenia nieprofesjonalisty. Natomiast oparta głównie na moich doświadczeniach, no i pewnej działalności społecznej, bo wiele osób, nie tylko z Uniwersytetu Jagiellońskiego, chociaż także, z bardzo wielu innych uczelni z całego kraju się do mnie zwracali. Ja prowadzę taki serwis właśnie o mobbingu akademickim, który no, jest właśnie też no, jedną z tych patologii i związanym z tym nierównym traktowaniem i obniżonym bezpieczeństwem osób zatrudnionych na uczelniach. I co ciekawe, okazało się, że i to w opiniach zresztą i nawet socjologów, psychologów, że ja praktycznie byłem prekursorem tego mobbingu akademickiego. I to aż dziwnie, że no i niektóre potem były zresztą po jakimś czasie pojawiły się takie instancje Rzecznika Praw Akademickich, no trochę w innej formie właśnie niż ja to postulowałem, bo ja to podnosiłem właśnie w tej książeczce sprawy właśnie tego nierównego traktowania i braku bezpieczeństwa ludzi na odmiennej orientacji intelektualnej i moralnej. Praktycznie biorąc, seksualna nie odgrywała tu większego znaczenia. Jakkolwiek czasami, powiedzmy tu, mobbing jest na tym tle też może występować. Natomiast wcześniej to opracowania miałem niż przystąpiono właśnie do tworzenia tych działów bezpieczeństwa, czy tam komisji antymobbingowej.
Ja postulowałem coś takiego jak w szerszym takim kontekście powstania Polskiego Ośrodka Monitoringu Patologii Akademickich, w skrócie POMPA, żeby wypompować przynajmniej część tych patologii w systemie akademickiej tkwiące. Bo ja uważam, że te patologie obniżają zdecydowanie efektywność działania polskich naukowców, że mają duży potencjał intelektualny, a on jest zniszczony w dużej mierze. No niestety taki do tej instalacji pompy w tym systemie nie doszło. Również ponieważ te różne konflikty, które mają miejsce na uczelniach, uważałem, że one lepiej gdyby wychodziły poza i były rozpatrywane z zewnątrz, no tam postulowałem coś takiego jak Centrum Mediacji Akademickiej, żeby była niezależna od rektorów, którzy mają tą, i tak mają ogromną władzę i powiedzmy i wiele osób. I do dnia dzisiejszego nawet, mimo że aktywność w tym zakresie spadła, zwraca się do mnie właśnie o pomoc. To znaczy widocznie te różne działy czy tam komisje no jakoś chyba źle działają, albo nie mają ludzie do nich zaufania. Również i związki zawodowe. No, są ludzie, którzy, bo to są też właściwie działalność związkowa w dużej mierze, no bo to oni powinni dbać właśnie o te losy związków. I tu od razu może zwrócę uwagę, że jak jest w stosunku do pani kurator te zastrzeżenia właściwie, tak, całego na przykład Senatu UJ-u, bo to jest tak, i tam są podpisywane również osoby, które tam były zapraszane prawdopodobnie na te posiedzenia, żeby tą uchwałę tam przeaklamację przyjmować. To zauważyłem, że jest przewodniczący również Komisji Zakładowej Solidarności, również tych związków z NP. Również nie brakuje osoby, którą można znaleźć również na moim serwisie, która była uważana za osobę, za moberem, jako mober traktowana przez osoby właśnie nierówno traktowane. I te sprawy były przeze mnie podnoszone w przestrzeni publicznej, zarówno na szczeblu uczelnianym, jak i ministerialnym. Pewne tam działania były podejmowane, nawet jak zauważyłem, to chyba ta komisja antymobbingowa to akurat po tych moich działaniach na UJ-cie powstała. Natomiast tu wracając do tej działalności organizacji prorodzinnych, no to ja życzę tutaj sukcesu i będę czekał właśnie na odpowiedź władz uczelnianych, bo ona może być bardzo, bardzo ciekawa, jak oni z tego po prostu wybrną, bo te pytania są trudne. Powiedzmy w kontekście tych poglądów, które reprezentują. Ja wiem, że na wiele pytań, które ja na przykład zadawałem w swych działalności władzom uczelnianym, to nie były pod względem chyba intelektualnym odpowiedzieć na to. Dlatego, że tutaj może jednak powrócę, bo myśmy do tych korzeni tego właśnie również nierównego traktowania, bezpieczeństwa, ale jednak do systemu komunistycznego, który, jak wspomniałem, w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego w ogóle nie został rozpoznany, tak samo jak nie został rozpoznany stan wojenny czy przewodnia siła narodu, który ma PZPR. Na moje pytania, jak to jest było możliwe, że w całym PRL-u no, był jednak ten prowadzony system komunistyczny, a na Uniwersytecie Jagiellońskim nie. Czy to była jakaś osobna, wydzielona Republika Jagiellońska, czy coś takiego, że to ten system nie dotyczy. Druga sprawa, tak samo stan wojenny. Generał Jaruzelski ogłaszał 13 grudnia. Proszę, ja akurat wtedy byłem w Kolegium Nowym, myśmy się tam zebrali właśnie w reakcji na stan wojenny i ogłaszał, że ten stan wojenny jest prowadzony na terytorium całego kraju, a w dziejach UJ-u nie ma ani słowa. Czyli jak to jest? I na pytanie, dlaczego, jak to zostało w ogóle
załatwione, można powiedzieć, z tą broną, że stan wojenny na Ujocie nie został wprowadzony, no nie odpowiedziano mi. Tak samo i o PZPR-i. O PZPR-i, która właśnie była przykładem tego nierównego traktowania, bo to była nomenklatura. Wiadomo, ci, którzy nie należeli, no to byli tutaj dyskryminowani, wykluczani i tak dalej. No w ogóle jakby nie istniała. Skład chociażby podstawowy organizacji partyjnej jest niedostępny. Można poszukać w historiach, które tu nie ma, są na mojej stronie. Ja prowadzę taką również serwis Lustracja i Weryfikacja Naukowców PRL-u. To tam można znaleźć właśnie tylko imię to jest. Tak samo od UJOP-u, tak samo jak na przykład Uniwersytetu Poznańskiego, gdzieś lepiej mam rozpracowane tą sprawę. Natomiast to są kwestie, które no są korzenie jakby powiedzmy tej dzisiejszej sytuacji braku bezpieczeństwa, tego nierównego traktowania pod względem ideologicznym, no w ogóle są jakby poza przedmiotem zainteresowania również naukowego na najwyższych szczeblach. Natomiast jeśli chodzi właśnie o finansowanie, to jeszcze zwrócę uwagę na taki aspekt, który nawet w tej książce Plagi Akademickie też wspomniałem, ale to było pisane również w takim, ja piszę często w Kurierze Wnet, takim miesięcznik, gazeta niecodzienna, ale tutaj też umieściłem taki tekst o takim tytule: Tęczuje zdobyli ujm. Czas audycji nam się kończy, więc jakby pan już mógł w ramach puenty o tym tęczuje powiedzieć, o tej organizacji. Już tak w ramach zakończenia. To się łączy akurat, bo to jest stowarzyszenie, Tęczuj, który jest finansowany oczywiście w ramach tam tych wspierania tych różnych organizacji. I to jest ważne od strony bezpieczeństwa. Dlatego, że w tych deklaracjach tych Tęczuju no jest takie sformułowania, że nawet niewinny żart może się źle skończyć dla innych. I to jest jakby nawiązanie do takiej sytuacji, powiedzmy, jakby działań ZNP-owskich. Jak to określano tych, tworzono wtedy brygady lekkiej kawalerii, powiedzmy tych młodych czerwonych, którzy w ten sposób załatwiali tych niereformowalnych starszych profesorów. I tu jakby wracała ta sama sytuacja, powiedzmy, z przeszłości. I tutaj no nie widać w ogóle żadnych działań w tym zakresie, żadnego działu bezpieczeństwa ani władz UJP-u, w ogóle żadnych reakcji. Ja to pisałem mniej więcej, jak ja to widzę. I żadnych tutaj działań nie było. Także praktycznie biorąc, nie ma czegoś takiego jak debata naukowa nad no, chociażby problemem bezpieczeństwa i nierównym traktowaniem na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo należałoby to na przestrzeni powiedzmy szerszej, powiedzmy, również sięgając do korzeni, powiedzmy, w okresie powojennym chociażby. No bo to tło musi być jednak tu przedstawione, żebyśmy rozumieli lepiej tą sytuację obecną. Dlatego tutaj pani kurator napisała na Twitterze szok, że jest w szoku, a ja muszę powiedzieć, że ja wcale nie w szoku nie byłem. Że to po prostu jest dla mnie przewidywalne, po prostu ewolucja tego, co ja obserwuję na przestrzeni lat. No i co jest zgodne również z tym, co widzieli kiedyś tam, mówię, ci młodzi ludzie, którzy mówili, że nauka tej, jak będzie taki sposób traktowania nauczycieli akademickich, to godnie nie wkroczy wiek XXI, co stało się faktem. Tutaj musimy już postawić kropkę. Moim gościem był pan Józef Wieczorek, geolog z wykształcenia, ale przede wszystkim teraz publicysta, bloger i niestrudzony, można powiedzieć tak, tropiciel plag akademickich. To jest w zasadzie taki pandemiczny samizdat, można powiedzieć, ponieważ jak był lockdown, no to ja no niestety jestem przyzwyczajony do jakiejś pracy intelektualnej, no i po prostu nie mogę się powstrzymać
odpisane i wydawane jakieś książek. Ja wydawałem szereg takich mniejszych książeczek, na przykład Etyka i patologię, Drogi bezdroża nauki polskiej, analizę patologii akademickich po reformach i tak dalej. Na ogół to jest kilka wydanych drukiem, potem dam chyba kilkanaście tylko w PDF-ie, no ze względu na no, sprawy finansowe. No niestety to jednak kosztuje. Również jeśli chodzi o plagi, zostały wydane przeze mnie, jednak są dostępne w paru miejscach. W Warszawie jeszcze jest sklep takiej Gazety Polskiej, który tam jeszcze powinien mieć parę egzemplarzy. W Krakowie jest taka księgarnia Zbroja w centrum Krakowa, gdzie jest parę egzemplarzy, więc do tego zachęcam. No nie mogę, oczywiście gdyby było większe zainteresowanie, to można zrobić dodruk, no ale to kosztuje. Także jakby było zainteresowanie powyżej powyżej 100 egzemplarzy, no to można by takie działania podjąć, no ale w tej chwili to raczej myślę o wydaniu dalszych tomów, których no, bo tych tekstów jest wiele napisanych, które mam tytuł jak Trąd Pałacu Nauki. To akurat bardzo tytuł, który nawiązuje się akurat do mojego tam odejścia z uniwersytetu. Akurat to miało miejsce i rozmowy z rektorem po takim słynnym spektaklu teatralnym w telewizji, Trąd w Pałacu Sprawiedliwości. To jest takie pytanie, które zadałem rektorowi, widząc analogię w tym, co się dzieje na uniwersytecie. No, potem zadałem pytanie, że nie oglądał, a mówię, czy nie widzi, że panuje trąd Pałacu Nauki. Tak, no i wtedy ja musiałem opuścić gabinet, no a mówię, ale trąd pozostał. Tu mówimy ciągle o pandemii COVID-a, a o trądzie, tym prawdziwym trądzie, nie w sensie biologicznym, ale takim akademickim trądzie, który do tej pory paraliżuje właśnie uczelnie i nasz potencjał intelektualny, który mają Polacy i młodzi, no praktycznie biorąc się nie pisze i to jest, no ja jestem personalną grata, książka jest przemilczana, nie ma żadnej recenzji, żaden z profesorów nie podjął się dyskusji merytorycznej, jeden zaopatrzył, jeden z profesorów z Rady Doskonałości Naukowej, jak mówię, doskonały profesor, no ale on się zajął właśnie atakiem personalnym na mnie, używając takich ciosów poniżej pasa. No więc siłą rzeczy może sprawa będzie bardziej medialnie znana, tym bardziej, że jednocześnie tam plagiatował moje niektóre teksty, bo czują się bezkarnie. Profesorowie czują się u nas jakoś, to jest nadzwyczajna kasta akademicka. To jest niesłychanie ważne, wystarczy położyć na Google. Wiemy, mówi się o nadzwyczajnej kaście sędziowskiej, ale nadzwyczajna kasta akademicka to jest wzajemnie się przenikają, co jest sprawą oczywistą, to praktycznie biorąc chyba tylko moje teksty się na ten temat ukazały w przestrzeni publicznej. No, a ci, którzy są na etatach, no niestety tutaj polemiki nie podejmują krytycznie, mimo że ja się zwracam wielokrotnie do całego środowiska akademickiego o merytoryczną krytykę, o polemikę, o debatę. I to taką mamy sytuację. Istota uniwersytetu po prostu zanika. Mhm. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję nieraz, aby się połączyć i porozmawiać przede wszystkim o historii. Tak myślę, że to będzie dosyć takie pouczające dla wielu widzów, jeśli pan będzie oczywiście zainteresowany. A przypomnę, że w tym programie skupiliśmy się przede wszystkim na tej niedawnej sprawie ankiety przemycającej konstrukty takie ideologiczne właśnie z zakresu gender o odpowiedzi kurator Nowak i tych wszystkich kolejnych elementach, które wystąpiły po drodze, włącznie właśnie z odpowiedzią rektora czy interwencją też Ministerstwa Edukacji, które zapowiedziało również listy właśnie i sprawdzanie tej sytuacji, dlaczego do takich rzeczy dochodzi na najstarszej i zdawałoby się chyba najpoważniejszej placówce edukacyjnej w Polsce. Bardzo dziękuję raz jeszcze. We'll be right back.